Z wizytą w Łodzi 19 października klasy 5F, 7E i 8B pojechały na wycieczkę do trzeciego pod względem liczby ludności miasta, do Łodzi. Miasto to niegdyś słynęło z dwóch przemysłów, filmowego i włókienniczego. Książę Młyn. Ten ogromny kompleks, mieszczący dawniej zakłady szejblerów, dziś służy nie tylko celom gospodarczym, ale po długich sporach postanowiono odnowić go i przekształcić na luksusowe mieszkania. Pałac Fabrykancki. To rezydencja Karola Szejblera, jednego z największych łódzkich przemysłowców pochodzenia niemieckiego. Pałac usytuowany jest w zabytkowym parku Źródliska obok olbrzymiego kompleksu dawnej fabryki i osiedla robotniczego Księży Młyn. W roku 1986 obiekt przejęło Muzeum Kinematografii, jedyne tego typu muzeum w Polsce. Muzeum gromadzi eksponaty i prowadzi dokumentację historii polskiej kinematografii, sztuki, techniki oraz produkcji filmowej, której polskim centrum przez wiele lat była Łódź. Czteroskrzydłowa fabryka z budynkiem starej kotłowni pośrodku wielkiego dziedzińca z wysokim kominem, dwiema wieżami kurzowymi i dwiema wieżami ciśnień jest unikalnym rozwiązaniem architektury industrialnej. Tam można obejrzeć, jak pracuje serce fabryki. Dzięki zbiorom muzeum zwiedzający mogą poznać tajniki włókienniczego procesu produkcyjnego oraz różnorodność wzornictwa tekstyliów wytwarzanych przemysłowo w XIX i XX wieku. Na własne oczy zobaczyć i na własne uszy usłyszeć, jak pracują zabytkowe maszyny włókiennicze. Zobaczcie i wy.